Lęk przed zadzwonieniem do dziewczyny. Więc tak, często albo czasem, zależy, będziesz miał tak, że będziesz wahał się, żeby zadzwonić do dziewczyny. Będziesz po prostu denerwował się, czuł lęk, miał biegunkę, będzie cię brzuch bolał, będziesz cały się pocił, drżał i tak dalej. Po prostu i będziesz czekał, żeby zadzwonić do tej dziewczyny, będziesz patrzył na zegarek, będziesz dobra, zadzwoni 15 po, potem będzie dobra, zadzwoni 30, dobra, zadzwoni równo o tej i po prostu będziesz sobie gdzieś tam tworzył po prostu iluzję i będziesz się cały telepał. I dzisiaj powiem ci, dlaczego tak się dzieje. No wiadomo, też tak miałem, wszystko miałem. I powiem wam, że czasem mi się tak dzieje, że tego się po prostu gdzieś tam nie da wyrzucić. No pierwsza rzecz, najważniejsza jest taka, że po prostu emocje już do tej dziewczyny opadły. Gdzieś tam za długo już czekasz, żeby po prostu zadzwonić do tej dziewczyny. Dzieje się tak, na przykład spotykasz się z dziewczyną i na przykład tydzień czasu gdzieś tam nic z nią nie gadałeś, nic tam jej nie widziałeś. I po prostu no już masz takie właśnie, zaczyna się to, no że już po prostu nastawiasz się na coś i zaczynają się po prostu lęki, że tak powiem. Bo nie wiesz, co się wydarzy, może nie odebrać, może nie wiesz, jak zareaguje, czyli za długo gdzieś tam urwałeś kontakt, no nie? Jeśli na przykład podchodzisz do dziewczyny, fajnie wam się gadało, no to gdzieś tam nie czekaj kilka dni. Powiem ci szczerze, że czasem mam tak, że gadam z dziewczyną z 15 minut i tak dalej i dzwoni gdzieś tam za godzinę już. No nie, kontynuuję, bo emocje wtedy są jeszcze wysokie, no nie? I dziewczyna całkiem inaczej myśli i mam taki chill, no nie? Było tak, że gdzieś tam gadałem z dziewczyną na przystanku z 15 minut, puściła autobus, przeczekała, żeby mnie poznać, no i powiem wam szczerze, że gdzieś tam później następny przyjechał i ja gdzieś tam za 15 minut już do niej dzwoniłem, umawiałem się na jutro, tak, no nie, i wszystko, i doszło do spotkania. A gdybym gdzieś tam jakąś robił regułkę, że muszę przeczekać kilka dni i tak, to być może ona już na drugi dzień by mnie po prostu nie pamiętała, no nie, bo podszedłby ktoś inny. Dlatego trzeba działać no, z emocjami, no nie. Chodzi o to, że no też gdyby nie odebrała gdzieś tam po tych 15 minutach, 20, no to idę po następną, no nie. I ja gdzieś tam nie tracę czasu na myślenie, dlaczego nie odebrała, tylko już po prostu rozmawiam z następną. I chodzi o to też, że no, jeśli odzwoni, no to wtedy jakoś organizuję ten czas spotkanie. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, no że gdzieś tam no masturbowałeś się między gdzieś tam spotkaniami, no i po prostu masz takie poczucie winy. Naprawdę, to z ciebie wychodzi, że gdzieś tam załóżmy miałeś spotkanie z dziewczyną, przykładowo w sobotę, no i chcesz zadzwonić, umówić się załóżmy na następne spotkanie w środę, a gdzieś tam w niedzielę trzepałeś gruchę czy coś, no nie, no i dlatego już masz takie poczucie winy, no nie, i dlatego też odradzam masturbacji, bo mówię, to prowadzi do samych złych rzeczy. Zapamiętaj, że panienka jest od tego. Nawet jak się gdzieś tam nie stukacie, to uwierz mi, że jak rozepniesz rozporek, to panienka sama weźmie go do ręki i zacznie po prostu się nim bawić. Tak one działają, no nie? Wiadomo, że gdzieś tam nie możesz przegiąć, że gdzieś tam po chwili... Nie, to trzeba umiejętnie, na spokojnie, ale uwierz mi, że kobiety, no jeśli masz potrzebę, widzą to, że jesteś gdzieś tam, no to cię rozładują bez problemu, no nie? Tak one działają, zresztą one też są naładowane, więc nie panikuj. Więc to był drugi powód, trzeci powód. Trzeci powód jest taki, no że po prostu skupiasz całą swoją uwagę na tej jednej dziewczynie i chcesz wypaść idealnie,
No ale i jeśli chcesz wypaść idealnie gdzieś tam, no to zaraz wiadomo, powodują umysł, po prostu się denerwuje i tak dalej. Jak byłem mały, to potrafiłem gdzieś tam napisać sobie na kartce wszystkie pytania, po prostu takie przygotowanie do rozmowy, tak, no nie? I powiem ci szczerze, że czasem było tak, że gdzieś tam przygotowywałem się, napisałem sobie z 10 jakichś pytań czy coś i było tak, że dziewczyna nie odebrała, nie odebrała, nie odzwoniła, no i też szkoda czasu. Kolejną rzeczą było coś takiego, że gdzieś tam przygotowałem sobie te pytania, dziewczyny odebrała, no i a rozmowa po prostu, pierwsze to pytanie, że tak powiem, zadałem, a później rozmowa poleciała w ogóle w inne tory, no nie? Śmiesznie. A czasem było tak, że jeśli czytałem gdzieś tam pytania z kartki, to dziewczyna już to czuła i po prostu, a skąd takie pytanie? A skąd takie pytanie? Czyli już ona cię przejrzała, że to nie było takie naturalne, no nie? Że gdzieś tam wywiad jakiś dziwny prowadzisz. Więc nie skupiaj się wyłącznie na jednej gdzieś tam dziewczynie, zawsze mnie gdzieś chilluj, mówię. To są najbardziej oczywiste powody, jeśli gdzieś tam emocje będą nakręcone, a ty nie będziesz gdzieś trzepał gruchy i będziesz miał inne opcje, to uwierz mi, nie będziesz miał problemu z zadzwonieniem do dziewczyny. I teraz powiem ci pozytywną rzecz na koniec. Nie ma co się gdzieś tam bać, dzwonić, bo uwierz mi, że jak dziewczyna odbierze, to minie. Rozumiesz? Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.